Do Bogu. Ja dziękuję za tą reklamę. Na wstępie e, kochani i co ja mam niby tutaj stać, tak? Przed tym mikrofonem nie mogę się ruszać. A to mi będzie kręgosłup bolał. Kochani, e, witam was serdecznie. Miło mi jest zobaczyć. Też sobie tak pomyślałem, że dość chwilę mnie tu nie było. Miło mi jest zobaczyć tych, których znam od wielu lat, od tych, których znam może krócej, a są też osoby, których ja nie znam. E, dzisiaj tak jest taki paradoksik mały, że jestem ja, nie mam mojej żony. E, to znaczy, liczę na to, że przyjedzie tu na, na, na chwilę e, po nabożeństwie, bo ona jest muzykiem, ona gra w zborze, prowadzą w służbie uwielbienia w jawożnie i e, ja nie jestem tak bardzo potrzebny. Wobec tego jestem, jestem tutaj. Bóg jest dobry. Amen. Amen? amen? No ale coś bez przekonania, to wasze amen jest. Amen. E, Pan Jezus powiedział kiedyś takie słowo: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, a ja dam wam co? A ja dam wam odpocznienie. Pani chrześcijaństwo jest piękne. Życie z Bogiem jest piękne i ono nie jest uciążliwe. Czasami nam się może wydawać, że chrześcijaństwo stawia przed nami jakieś Jakieś prawo do wykonania, jakieś zasady, jakieś. jakieś wkłada nas w jakieś ramy, które nie, nam może nie do końca pasują, prawda? Czasami tak jest, nie? Tak sobie możemy hmm. myśleć, patrząc z boku na chrześcijaństwo. Ale pan Jezus mówi, że jego brzemię, jego jarzmo jest lekkie. Że być chrześcijaninem to jest dobre życie. Dobre życie. Oczywiście to nie znaczy, że my nie mamy problemów, bo każdy z nas ma problemy. Macie problemy? Tak, tak? tak. A nie wszyscy. A, nie wszyscy mają problemy, ale pewnie większość z nas ma jakieś tam swoje problemy życiowe. I, I pewnie jak już to się utarło i jak się mówi o tym, że żyjemy w takim trudnym czasie. Tak? Widzimy się przyzwyczaili do tego, do takiego, że my żyjemy wiecznie. Dzięki. Że my żyjemy wiecznie w trudnym czasie. Że czas jest ostateczny, że czas jest trudny, że, że nie wiemy, co będzie, martwimy się o naszą przyszłość, martwimy się o nasze dzieci, czy będziemy mieć pracę, czy będziemy mieć co jeść, w co się ubrać, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, że nie musimy tego robić. Dzisiaj chciałbym się podzielić z wami takim słowem, które trochę, trochę do mnie, tak jak gdyby. Ja takie przeżywam po swojemu. Takie przeżywam po swojemu. Chciałbym wam troszkę się podzielić z wami i powiem wam szczerze tak. Jeżeli ktoś do mnie po nabożeństwie przyjdzie i powie, że się w jakimś stopniu ze mną nie zgadza, nie zgadza, to mówię spoko. Nie mam z tym żadnego problemu. Nie mam z tym żadnego problemu. To czym chciałbym się mówić to jest moje przemyślenie i moje poznanie i tak jak nasz pastor mówi, nauczmy się czerpać z tego, co ktoś mówi, coś naucza. To, co jest dobre, a to, co nie, czy jest jakąś formą y, niedoskonałą. Y, odrzucać się. Odrzucać, czyli zjeść mięso, a kości odrzucić. Tak? I dzisiaj was do tego zachęcam. Y, Jest u nas w zborze taka dziewczyna, Kasia, to znaczy ja mówię, dziewczyna to jest już dorosła osoba, która jest mamą, No jeszcze nie jest babcią, jest moją znajomą od wielu, wielu lat. I Kasia, to jest poczciwa chrześcijanka. Jednego razu wrzuciła na swojego Facebooka i czym jest prowokowała do pewnej dyskusji. To znaczy ja nie udzielam się, staram się nie wchodzić w żadne dyskusje. Na, na żadnych forach internetowych i tak i tak dalej. Uważam, że to nie, nie jest dobry przekaz. Ale Kasia wrzuciła, ona ma taką manię, taki no manię, to może niedobrze brzmi, ale ma taki, taki styl funkcjonowania sprzed wielu lat chrześcijański. I na czym on polega? Wiecie, kiedy ja przyjechałem do mojej żony, jeszcze to nie była moja żona, to ona na, na ścianie miała takie, takie zdjęcia. Takiego baranka. Taki ładny widoczek. I, i na tym było zawsze napisany jakiś werset biblijny. I Kasia to robi. Wrzuca na Facebooka jakieś zdjęcie i pisze jakiś fragment. I, i tak się dzieli. I, w, i napisała i wrzuciła takie jakieś zdjęcie. Nie wiem, czy to było z z jej okolicy zrobione, kawałek lasu, łąki, i tak dalej. Takie wiecie. I napisała słowo z przypowieści Salomona o tym, abyśmy nie polegali na swoim rozumie. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. I tyle. A ja, sobie, ja się odważyłem na pewien komentarz wtedy i napisałem, ale Kasiu, ale powiedz mi tak w praktyce o co tu chodzi w tym słowie. No i po jakimś czasie ona mi odpowiedziała, ale ty dobrze wiesz o co w tym chodzi. A ja sobie myślę, nie, 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 nie do końca. Nie do końca wiem o co w tym chodzi. I wciągła się w to trzecia osoba i czwarta osoba i czwarta osoba mówi dobre pytanie. A trzecia osoba napisała do mnie w takiej prywatnej Prywatnej wiadomości, pewne swoje świadectwo. I w życiu bym się nie spodziewał po tej osobie, że ona się odważy coś takiego zrobić. Dlatego, że tą osobę, która do mnie napisała prywatnie, ja ją znam od, od dziecka, od maleńkości. I to jest osoba skromna, wycofana, mało mówiąca i siedząca zawsze w kącie niewiele mówiąca. Nie znam jej ze strony, na pewno nie jest gadułą, na pewno nie jest osobą, która ma wiele do powiedzenia. I powiem Wam, że z dużym zainteresowaniem czytałem to, co ona do mnie napisała, i tego było dużo. To była pewna taka litania, takie świadectwo dość długo, i czytałem z wielkim zainteresowaniem to, co ona co do mnie napisała, i było dla mnie zaskakujące, po pierwsze, że w ogóle napisała, a to, co do mnie napisała, było budujące. To nie znaczy, że nie chcę powiedzieć to, że ja jej znam. Znam ją jako osobę, która nie wnosi zbudowania. Nie, tylko ja jej nie znałem z tej strony. I ona do mnie napisała coś, co wniosło wielkie zbudowanie i zachętę w moje życie. I to było dla mnie wielkie zaskoczenie, bo nie znałem jej z tej strony, pomimo tego, że znam ją od wielu lat. I tak sobie myślę, myślałem sobie, chciałem się odnieść do tego słowa. I później w tym samym dniu druga osoba wrzuciła ten sam fragment. I myślę sobie tak: Salomon napisał: Zaufaj panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie, tak? Ja wiem, że próbowałem się z tym słowem zmierzyć chyba podczas mojego pierwszego wystąpienia takiego wkazania, nauczania w zboże wiele lat temu i powiem wam szczerze, że to była próba nieudana. Dzisiaj wiem. Ja nie rozumiałem tego słowa, i powiem Wam szczerze, że dzisiaj nie do końca rozumiem to słowo. Ale teraz zadam Wam pytanie: czy Wy rozumiecie to słowo? Co Bóg chce powiedzieć przez to słowo do Twojego życia dzisiaj? I co więcej, wczoraj otwieram Facebooka. Ja yy, staram się ograniczać te wszystkie media społecznościowe, a moja siostra ze zboru, Wiesia Żmuda, yy, znajoma wielu z Was też, tak? wrzuca, zaufaj Panu z swojego, swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Hello, nie? I sobie myślę, o co chodzi. I ktoś kiedyś mądry powiedział, że twój umysł sprawia, że kroczysz, a twoje serce sprawia, że lecisz. Ciekawe. I tak sobie myślę, tak, no tak, Bóg mi dał rozum, wobec tego nasuwa się, nasuwa się logiczne pytanie do mojej głowy, tak, że Bóg Dał mi rozum, a Słowo Boże mówi, abym na nim nie polegał. Wobec tego co nie gra? O co chodzi? Że ja mam rozum, ale mam na nim nie polegać. No to co mam go wyłączyć? No, dochodzę do tego do pewnego wniosku bardzo prostego, że w świetle Bożego Słowa mój rozum jest niepotrzebny. Ale wydaje mi się, że to jest za daleko posunięty wniosek. Że jednak ja potrzebuję rozum w moim całym jestestwie, aby funkcjonować. Ale Bóg mówi, nie polegaj na nim. Salomon mówi, człowiek, który, o którym Biblia mówi, że był wyjątkowo mądrym człowiekiem, był wyjątkowo bogatym człowiekiem, był wyjątkowo wpływowym człowiekiem. On mówi, nie polegaj na swoim rozumie. Mówi, zaufaj panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. To jest ciekawe słowo. Ten sam kaznodzieja mówi w czwartym rozdziale przypowieści: Mówi coś takiego. Czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. I teraz pytanie mi się nasuwa. Czy z mojego serca dzisiaj tryska źródło życia? No bo Biblia mi mówi, że z serca, że ja mam dołożyć starań w swoim życiu, w swoim funkcjonowaniu, w swoim jestestwie, mam poświęcić czas, mam zwrócić szczególną uwagę na stan mojego serca. Dlaczego? Dlatego, że z mojego serca tryska źródło życia. A jeśli nie tryska? Albo jeszcze inaczej, a może tryska tak nie do końca? Albo to jest słabe źródło? Ja sobie myślę, zadaję sobie takie pytanie. Wobec tego, w którym miejscu jest moje serce? Czy ja, czy rzeczywiście z mojego serca dzisiaj tryska źródło życia? A może źródło śmierci? Albo jeśli z mojego serca nie tryska źródło życia, to z czego tryska źródło życia w moim życiu? Prawda? Zastanówmy się. Czy. Czy wobec tego, jeżeli serca nie tryska źródło życia, czy z mojego rozumu tryska źródło życia? Ale nie. Mój rozum nie jest źródłem życia w moim życiu. Że jedynym miejscem, z którego tryska źródło życia, jest moje serce. I on mówi piln pilniej, uważniej niż wszystkiego innego w swoim życiu. Pilnuj czego swojego serca. Dlatego, że z niego tryska źródło życia. To jest ciekawe. Ale. Ale ktoś może powiedzieć, No okej. Okay. Możesz się zacząć nad tym zastanawiać dzisiaj, czy z Twojego serca tryska źródło życia. Dlatego, że serce jest jedynym miejscem w Twoim życiu, z którego może tryskać źródło życia. Ale czy zawsze tak jest? Zawsze jest tym miejscem, z którego tryska źródło życia. Ale czy tryska? Czy stamtąd wypływa życie? Czy płynie życie do Twojego życia. Chciałbym zwrócić szczególną Waszą uwagę na pewien kierunek. Na pewien kierunek. Serce rozum. Nie rozum serce. Nigdy w tym kierunku. Dlatego, że dlaczego tak jest? Dlatego, że Biblia tak mówi. Że oto. Serce ma być źródłem życia, ono jest i ono ma zarażać rozum. Ale często w naszym życiu jest na odwrót: że rozum zaraża nasze serce, i wtedy jest katastrofa. Ktoś powie, daj przykład. Już daję przykład. Księga Ezechiela, 28 rozdział. Tam jest taka, taka historia o Tyże. Dokładnie chodzi o pewnego człowieka. Dzisiaj chciałbym się posłużyć dwoma takimi przykładami na poparcie tej, tej nauki. W księdze Ezechiela jest takie słowo o, o miejscowości, o miejscu na ziemi o Tyrze. Mówi to o, o ludziach, o przywódcy a słowo mówi, że o księciu. Tył. I możemy sobie oczywiście rozbudować całą tą historię, i domyślać się, i prowadzić różne rozważania, ale tam jest takie słowo i to jest słowo pewnej przestrogi. I myślę, że to słowo tej przestrogi ma znaczenie dzisiaj dla nas. Tam jest napisane słowo w tej treści. Ezechiel był Bożym Sługą. Ezechiel był człowiekiem, który przekazywał Boże Słowo. I wiecie, i w tamtych czasach. To było troszeczkę inaczej niż dzisiaj. My dzisiaj sobie siedzimy na nabożeństwie, otwieramy Biblię, możemy ją studiować od deski do deski, yy, od przodu do tyłu, od środka do tyłu, jakkolwiek, możemy ją studiować i układać sobie całą tą układankę w jedną całość. Natomiast w Starym Testamencie było tak, że przychodził Boży człowiek i mówił w imieniu Pana. Mówił to, co Bóg powiedział: Sławku, Pan mówi to i to, tak? I, I często przekazywał słowo pociechy, często pokazy, przekazywał słowo ostrzeżenia, przekazywał słowo napomnienia, różne słowa. I tutaj przychodzi i mówi tak: doszło mnie z słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, czyli Bóg mówi, powiedz księciu tył, tak mówi wszechmocny Pan. Ponieważ Twoje serce było wyniosłe, i mówiłeś, jestem Bogiem. Siedzibę bogów zamieszkuje pośród mórz, a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem. I za zamysły Boże, <laughs> uważałeś swoje zamysły. Popatrzcie, mówi słowo, ja myślę, że ten człowiek mógł, mógł żyć w przeświadczeniu, że jest we właściwym miejscu. Prawda? Popatrzcie, mówi tak. A zamysły Boże. Uważałeś za swoje zamysły, i mówi tak: rzeczywiście jesteś mądry. Rzeczywiście jesteś mądrzejszy, mędrszy niż Daniel. Żadna tajemnica nie jest przed tobą zakryta. Dzięki Twojej mądrości i swojej roztropn roztropności zdobyłeś dla siebie potęgę. Zgromadziłeś złoto, srebro w swoich skarbcach. Dzięki swojej wielkości. Dzięki swojej wielkiej zdolności kupieckiej pomnożyłeś swoją potęgę, i tak twoje serce stało się wyniosłe z powodu twojego bogactwa. Co jest złego w bogactwie? Prawdopodobnie to było miasto bardzo bogate. Zajmowało się yy, kupiectwem, zajmowało się handlem, było pewnie odwiedzane przez różnych kupców, robili biznes w tym wszystkim. Robili biznes i rzeczywiście ten człowiek jest wyróżniony. Jesteś mędrszy niż inni. Przez Twoją wyjątkową zdolność, przez Twoją wyjątkową roztropność, doszedłeś do pewnego wyniku w swoim życiu. Ale to spowodowało, że Twoje serce stało się wyniosłe. Twój rozum, Ty byłeś wyszkolony. Ty były, twój rozum był jest bardzo rozwinięty. Popatrzcie. Jesteś mędrszy niż inni, tak? Jesteś bardzo roztropniejszy niż inni. Jesteś bardziej zdolny niż inni. Jesteś bardziej obrotny, niż inni, i to doprowadziło cię do miejsca, w którym jesteś. Popatrzcie. Poszło od rozumu do czego? Do serca. A nie poszło od serca do rozumu. I dzisiaj wielu chrześcijan robi dokładnie to samo: że informacja idzie z rozumu do serca. A rozum jest tym, który sabotuje Twoje przedsięwzięcia. Wiesz o tym? Zadam Ci pytanie. Ile planów miałeś w swoim życiu, które wynikały z Twojego serca, z Twojego pragnienia Twojego serca, a nich nie zrealizowałeś? Dlaczego? Dlaczego, że mózg, twój rozum, sabotował to wszystko? Może przyszedłeś na nabożeństwo z postanowieniem, że dzisiaj złożysz szczególną kolektę. Biblia mówi, żebyśmy robili to z serca, tak? Jak postanowiłeś w sercu obojętnie czynić? I przychodzi co do czego? A twój mózg mówi, tak, ty stary, ale jutro musisz zapłacić za prąd, ale jutro musisz zapłacić za wodę, ale jutro musisz zapłacić za samochód, który ci się zepsuł. Nie rób tego, braknie Ci. Byłem setki razy w takiej sytuacji, że mój rozum, mój mózg zaczynał sabotować to, co się rodziło w moim sercu. I wielu chrześcijan dzisiaj tak funkcjonuje, i wielu ludzi tego świata tak funkcjonuje są w stanie podważyć Boga, i oni mówią, i oni powołują się na wszystkie argumenty rozumu, żeby podważyć Boga. I i, mają, I są przekonani o swojej racji. Dlatego, że Bóg działa zawsze od serca do rozumu. Nigdy od rozumu do serca. Bo my nie jesteśmy w stanie pojąć Boga swoim rozumem. My zaczynamy czuć Boga i rozumieć Boga w sercu, i dopiero musi nastąpić przemiana umysłu. A nie przemiana umysłu, a później przemiana serca. Tak nie działa. I wiecie, i to jest często nasz problem. I Boże Słowo mówi tak, tutaj. Ponieważ uważałeś swoje zamysły za zamysły Boże, dlatego ja oto sprowadzę na ciebie cudzoziemców, najsroższe narody te dobędą, sw dobędą swoje miecze przeciwko wspaniałej Twojej mądrości i z, hańbą, z hańbią Twoją świetność. Strącą Cię do dołu i umrzesz. Śmiercią gwałtowną pośród mórz. Czy jeszcze wówczas będziesz mówił w obecności tych, którzy cię będą zabijali? Jesteś, bo, jestem Bogiem, a wszak jestem tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i w mocy tych, którzy cię kładą trupę. Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, bo ja to powiedziałem, mówi wszechmocny Pan. Tragiczne rozwiązanie. Ale pewien zły sposób funkcjonowania, przepływu informacji doprowadził do tragedii. Doprowadził do tragedii tego człowieka, doprowadził do tragedii tego miasta. Tylko, że Bóg działa zawsze w ten sam sposób: serce, rozum, nigdy na odwrót. Może, może chciałeś, yy, rodziło się w twoim sercu pragnienie służby. W kościele, tak? Mieliście tak? I, I rosło to w Twoim sercu, ale twój mózg zaczął to sabotować. I mówić no tak, ale, ale będziesz musiał zrobić to, ale będziesz musiał być, e, będziesz musiał, nie wiem, być codziennie, albo każdej środy, albo każdego wtorku, będziesz musiał to robić, będziesz musiał sobie wychować z, e, pomocników, będziesz musiał sobie wychować zastępców itd., 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 itd. i tak dalej, 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 W pewnym momencie mówi, nie, to nie dla mnie dlatego że mózg sabotuje i twój rozum sabotuje zawsze twoje serce a bóg mówi i dlaczego bóg mówi pilniej niż wszystkiego innego pilnuj swojego serca bo z niego tryska źródło życia ale my jesteśmy w stanie zakopać źródło życia w naszym sercu i bóg zawsze tak działa to jest boże, boże prawo chciałbym wam pokazać drugi fragment tak króciutko ile mamy czasu tak króciutko powiedzieć o tym, o tym przykładzie. Król Dawid, ta historia jest napisana w drugiej Samuelowej, król Dawid, Król Dawid jest człowiekiem nazwanym według Bożego, człowiekiem według Bożego serca. My to wiemy, tak? Bo to, to jest taki yy, standard. Że Dawid był wyjątkowym człowiekiem, którego Bóg nazwał, że on jest człowiekiem według Bożego Serca. I powiem Wam, że Dawid, pomimo swoich uchybień, swoich upadków, o których nie chcę dzisiaj mówić, był człowiekiem, który był człowiekiem według Bożego Serca. Czyli nam dawał z Bogiem na płaszczyźnie serce-serce. To był człowiek wyjątkowy. I on, chodzi o to, że e, e, transportowali skrzynię przymierza. Ja nie chcę wchodzić w ten fragment, żeby nie tracić czasu. I nie przedłużyć za bardzo, i oni transportowali skrzynię Przymierza. I Bóg ustalił pewne zasady, jeśli chodzi o transportowanie skrzyni Przymierza. Tak? I szli z tą skrzynią Przymierza i ciągli ją, ciągli ją, ciągli, i w pewnym momencie któryś wół się potknął. Pamiętacie tą historię? Co się wydarzyło? Człowiek, uza, chciał podtrzymać tą skrzynię Przymierza, żeby się nie wywróciła. Czyli co? Chłop chciał dobrze, nie? No dobrze chciał. No co mieć do niego pretensje? No dobrze chciał, ale on nie mógł tego zrobić. I padł trupem. Dawid patrząc na to wszystko, trochę się zestresował, no bo każdy by się zestresował, tak? No i co robi? Co, na co wpadł Dawid? Na jaki pomysł? Że zawierzyli skrzynię Bożą do domu Obeda Edomczyka, tak? Odstawili ją, niech tam, tam, tam skrzynia przymierza będzie, w domu Obeda Edomczyka. I będzie spokój. Obed jest trochę przypadkowy w tej sytuacji. Ja raz słyszałem tylko kazanie na temat Obeda Edomczyka. Wygłosił je, je już nieżyjący brat Michał Chydzik. Eee, I to było jedyne kazanie, które mówił o, o Obedzie Edomczyku. I co Biblia mówi? Że oto Boża obecność przyszła do domu Obeda Edomczyka. I zaczęło, zaczął, obed Edomczyk zaczął odbierać Boże błogosławieństwo w swoim życiu. Trochę z przypadku. I on zaczyna odbierać Boże błogosławieństwo, dlatego że Boża obecność przychodzi do Jego życia. I co? Jaki z tego wniosek? Kiedy Boża obecność przychodzi do naszego życia, nasze życie zaczyna się zmieniać. Okoliczności naszego życia zaczynają się zmieniać. To, co było problemem, zaczyna się rozwiązywać. Że Bóg zaczyna rozwiązywać nasze życie, nasze problemy. On mówi, że o nas się troszczy, tak? Że Bóg się troszczy o nas. Ale czy my o tym wiemy? Czy my to praktykujemy? Bo to są dwie różne rzeczy. I co się dzieje, da dzieje dalej? Dawid zaczyna słyszeć, że jest błogosławieństwo w domu Obeda Edomczyka. I, i mówi tak, no to my zabierzemy tą, zabierzemy tą skrzynię przymierza z powrotem i zaprowadzimy ją do Jerozolimy, tak? Do miasta Dawida. Okej, okay, tak postanowili, tak robią. Dawid działa według Bożego Serca. Zwróćcie uwagę na to. On się zachowuje nieracjonalnie w tym wszystkim. On tańczy przed Bogiem. On wyraża swoją radość przed Bogiem. Czy dzisiaj wyrażacie radość przed Bogiem? To jest pytanie. Czy my dzisiaj wyrażamy radość przed Bogiem? Czy my mamy radość przed Bogiem? Czy jest w naszym życiu, w naszym sercu radość przed Bogiem? Przychodzimy często do zboru i mówimy tak. Najchętniej, gdyby nam. Yy, pozwolili gadać, to byśmy gadali i narzekali, narzekali, jak to jest. Ja czasami też tak robię. My jesteśmy mistrzami świata w narzekaniu. Trudno jest, ciężko nam się żyje, tak? Yy, żyjemy w trudnych czasach. Wobec tego mamy całą masę powodów do tego, aby narzekać. Ale Bóg nie chce, żebyś ty narzekał. On chce, abyś ty się cieszył Bożym pokojem. Ale jeżeli umysł jest napełniony, ktoś powiedział wczoraj, jeżeli siedzisz yy, przed Facebookiem, przed Instagramem, przed YouTubem i tak dalej, i tak dalej, robisz to godzinami, później siądziesz jeszcze przed telewizorem, posłuchasz wiadomości czy fakty, jakkolwiek, to różne macie preferencje, no to karmisz się tym, to do ciebie mówi. To do ciebie mówi i to wy. wy, wy wypełnia twoje serce, bo Biblia mówi, że obfitości twojego serca mówią twoje usta, że od czym to, co jest w moim sercu, to jest na moich ustach. I teraz pytanie: czy w moim, na moich ustach jest życie, czy na moich ustach jest śmierć? A Biblia mówi, że Biblia jest źród, że serce jest źródłem życia, albo inaczej powinno być źródłem życia. I sobie trzeba zadać pytanie: czy jest źródłem życia? A może jest źródłem plugastwa I, i narzekania, utyskiwania i tak dalej i tak dalej. Ja mam wiele powodów do narzekania i często to robię i to jest błąd i to jest błąd. I yy, ten Dawid tańczy przed Bogiem i prowadzą tą skrzynię i robią to bardzo powoli i, i dochodzą do momentu, że wychodzi żona Dawida. Nie? I czekajcie, czekajcie, żebyśmy przeczytali. Yy, to jest druga Samuelowa. Yy, nie, nie jest to wystąpienie moje przeciwko żonom, żeby była jasność. Ania się zaczyna uśmiechać. Masz taką poważną minę, Ania. <ścoughs> Słuchajcie. Yy, gdzie jest ta Księga Samuelowa? Tu jest. Po pierwsze. I który to jest rozdział? Szósty. Szósty. I tam jest takie słowo i, i mówi tak. 6.16 A gdy skrzynia pańska dotarła do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała przez okno i widziała, że król Dawid skakał i tańczył przed Panem i wzgardziła w nim w swoim sercu. Obraz, który zobaczyła ona jako, cór, jako żona króla Dawida. Wiecie, w ogóle to małżeństwo to było takie trochę. E, to Saul trochę tam, Saulowi pasowało to małżeństwo, bo Saul w ogóle nienawidził Dawida i chciał go trochę utemperować i z, zdał mu żony, tak? I, I o co chodzi? Ona, widząc pewien obraz, widziała w swoim przy jej rozum zaczął widzieć pewien obraz, i nasze oczy widzą różne obrazy. Kiedy my widzimy różne obrazy, patrzysz w telewizję i widzisz różne obrazy. Ludzi strajkujących, uchodźców na granicy, yy, strajki kobiet, yy, ktoś kogoś zgwałcił, ktoś kogo zabił, dziecko ukatrupili i tak dalej. i ty patrzysz na to, ten obraz do ciebie mówi, i Twój rozum przyjmuje to i zaczyna to przetwarzać. I wysyła informacje do Twojego serca, i Twoje serce wali szambem. I to, co się dzieje, to, co się dzieje w życiu e, Mikal, jej żony Dawida. Ona widzi, że on tańczy. I mówi: Jak król ma tańczyć? Jak Ty się zachowujesz? I co mówi? Jej serce zaczyna gardzić swoim mężem. Dlatego, że informacja idzie z zewnątrz do mózgu i do serca, i podejmuje decyzję w sercu o zgardzeniu swoim mężem. I ona nie myśli na odwrót, że mój mąż, król Dawid, tańczy przed Bogiem, ma radość Pana. On nie myśli w ten sposób, tylko nie przyjmuje tego, tylko myśli od obrazu do serca. A gdyby widziała od serca do, do rozumu, to by wypowiadała dobre rzeczy, a ona działa na odwrót. I kiedy patrzę na tą historię, to ona mi pokazuje Dawid serce, jego żona rozum. Rozum zawsze sabotuje to, co jest w twoim sercu. On taki jest. Dlatego Biblia mówi, nie polegaj na własnym rozumie, bo jeżeli zaczniesz polegać na własnym rozumie, to skończysz na manowcach. Ja nie mówię, nie chodzi mi o to, żebym wyciął go, żebym przestał myśleć. Nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żebym uczył się ufać mojemu Bogu, że On chce dla mnie tylko dobrze. Biblia o tym mówi, że On do mnie, dla mojego życia, dla mojej rodziny chce tylko dobrze. I ja przetwarzam w swoim sercu to, co do Biblia mówi do mnie, to, co mówi Duch Święty do mojego życia, przetwarzam w Twoim sercu. A Twój rozum będzie to sabotował. Niestety. Musimy się z tym pogodzić. I zaraz do tego przejdę. I teraz tak. Ona mówi, i da, Dawid wraca do domu, tak? I mówi tak, Dawid, Dawid powrócił do domu, aby pobłogosławić swój dom. Wyszła na jego spotkanie Michal, córka Saula i rzekła, jakże wspaniale zachował się dziś król izraelski, który obnażył się dzisiaj na oczach niewolnic, swoich wojowników, jak obnaża się chyba tylko jakiś lekko Zobaczcie, kiedy wstąpił Duch Święty w dniu pięćdziesiątnicy, co się działo? Oni przeżywali radość Bożej obecności w swoim życiu, a ci stali, którzy stali z boku, co mówili? Uchlali się, upili się, młodym winem się upili, nie? Dlatego, że oni inaczej myśleli, oni, im informacja przechodziła z rozumu. Rozum przetwarzał informacje. Dlatego, że czasami, kiedy my patrzymy na ten świat i na to, co się dzieje na tym świecie, to my nie mamy powodów do optymizmu. I przez nasz rozum będzie zarażane, infekowane nasze serce, jak komputer, który jest czysty, ale który z zewnątrz przychodzą wirusy i infekują twój twardy dysk w komputerze. Ale chodzi o to, abyśmy my odwrócili kierunki w swoim życiu, że przyjmowali serce to, co Bóg do mnie mówi. I tym zarażali swój rozum. O to chodzi. I, I to jest rzecz, którą ja dzisiaj chcę Wam jasno powiedzieć. To właśnie powiedział Salomon w swoich przypowieściach. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie, dlatego że Twój rozum, jak będziesz na nim upolegał, to sprowadzi Cię na, man, na manowce i zatruje Twoje serce. I nie będziesz w stanie funkcjonować w Bożej woli w ogóle. Dlatego, że, dlatego, że tak. Tak to działa. I teraz tak, coś, co się dalej dzieje. Yy, drugi Koryntian. Paweł napisał w drugim liście do Koryntian takie słowo. Okej, okay, mamy jeszcze chwilę, ale już będę kończył. Może od trzeciego. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. To jest drugi list do Koryntian, 10, rozdział, trzeci werset. Gdyż oręż nas, nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. I, i piąty werset. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Polega to na tym, że my zmuszamy wszelką myśl w poddanie się Chrystusowi. Ale możemy to robić tylko wtedy, kiedy przyjmujemy do naszego życia przez ten kanał Boże błogosławieństwo i Boże obietnice. Tylko wtedy jesteśmy w stanie poddać, zniewolić, unicestwić nasze myśli. Żeby je poddać, w pod, przynieść je w poddaństwo Chrystusowi. Tylko jest taka droga. Nie na odwrót. To jest ciekawe, prawda? Nie wiem, czy yy, zgadzacie się? Tak. A czy to funkcjonuje w, w moim życiu, nie wiem, w moim, a czy funkcjonuje w waszym życiu? Czy ten, ten schemat funkcjonuje w naszym życiu? Mm. Patrycja. E, Patrycja nie jest przekonana. Znaczy nie, wiem. nie mówię, że różnie z tym jest Wiecie, to nie jest łatwe. To nie chodzi o to, że ja dzisiaj przychodzę i wam chcę coś pokazać, coś wam udowodnić, do, tylko po prostu chcę was zachęcić. Bo ja wiem, że my często w swoim y, takim codziennym życiu nie zwracamy uwagi na to. Nie zwracamy uwagi na to. Po prostu y, działamy w sposób naturalny. W sposób naturalny przyjmujemy obrazy, przetwarzamy te obrazy i one mają wpływ na nasze życie. I później zbieramy tego owoce, a Bóg działa dokładnie. Na odwrót, nie tym kanałem. Z serca do rozumu, nie z rozumu do serca. I teraz może e, list do Filipian jeszcze na koniec i będę kończył. To już jest ostatni fragment. Patrzcie. Czy w, czy w waszym życiu jest troska? Tak. Tak? Sławek, troszczysz się o coś? Proszę. O co? Jeśli możesz powiedzieć. W jakiś sposób na pewno o przyszłość, o, o zabezpieczenie dzieciom przyszłości, o, mhm. no, o codzienny byt, żeby, żeby jakoś funkcjonować. A bo masz żonę i dzieci. A Paweł powiedział, że jak będziesz miał żonę i dzieci, to będziesz miał te kłopoty. A Patrycja, o co się troszczysz? Rozumiem, No, Patricja, o co się troszczysz? Ja myślę, że podobnie jak tylko się dzieci. A, Marcin, o co się troszczysz? O rodzinę. Ja też się troszczę. Każdy z nas przeżywa jakieś troski. Te troski są podobne. One się cały czas kręcą wokół tego sema, tego tego samego tematu przyszłości, rodziny, może zdrowia, zaopatrzenia finansowego, tak? Yy, dzieci, wykształcenia i tak dalej. I one się, to się my cały czas wszyscy. Może ktoś od czasu do czasu, wyjątkowo, ma inne zmartwienia. Ale 99% ludzi ma dokładnie te same zmartwienia. Ale dlaczego tak się dzieje, że macie te zmartwienia? Ja słuchajcie, ja mówię o sobie. Ja, ja mówię otwarcie. Ja mówię otwarcie. Tu nie ma żadnej tajemnicy. Dlatego, że przyjmujemy naszym umysłem te wszystkie informacje, przetwarzamy ją i infekujemy nasze serce. Nikt tutaj. To tak to działa. Ale Paweł w liście do Filipian, list do Filipian jest nazwany listem czego? Radości. Dlaczego chrześcijanie nie mają radości? Przecież Biblia mówi, że my jesteśmy. Radujcie się zawsze, tak? Paweł napisał yy, chyba nap takie słowo: jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś. Potrzeba miłości, wspólnota ducha, współczujcie zmiłowanie, miłowanie, dopełnijcie radości mojej, bądźcie jedni myśl jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodnie, ożywieni, jednomyślnością. List do Filipian jest nazwany listem, listem radości: że Kościół ma być radosny, że Kościół, że my, chrześcijanie, mamy być radosnego usposobienia, że nawet w doświadczeniu możemy przeżywać radość. W trudnościach. Dzisiaj widziałem taki, taki, taki mem, że często zamykające się drzwi, ja to nie powtórzę, tego tip-top że zamykające się drzwi w naszym życiu powodują otwarcie innych. I najczęściej my nie widzimy te otwarcia innych, że, że otwierają się przed nami nowe możliwości, a koncentrujemy się na tych, które się zamknęły. Tak? Na przykład, ktoś traci pracę. Trudna sytuacja? No, trudna. No, bo zaczyna ci od razu umysł mówi, nie? Ale jak sobie poradzić? Jak to ogarnie dzieci, szkoła i tak dalej. Lekcja angielskiego, hobby, siłownia, prąd, woda, gaz, czynsz, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko zaczyna cię ruinować. Jak ja sobie poradzę? No, poradzisz sobie. Tylko zacznij przyjmować Boże Słowo do swojego serca. I niech ono zmienia Twoje życie, Twoje nastawienie, two, całkowicie Twoje życie. I e, list do Filipian mówi tak. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwach i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby Wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc Waszych. I myśli waszych w Chrystusie. Popatrzcie. Boży pokój. On będzie strzegł waszych serc. W innym, w innym takim rozumieniu, że Bóg osobiście w swój sposób będzie was strzegł. Ale jak? Jeszcze inaczej. Boży pokój, który co? Przewyższa wszelki rozum. O to chodzi, że my swoim malutkim rozumkiem Chociaż możesz mieć większy, nie czuj się urażony. Może masz większy, może masz mniejszy, mniej pofałdowany, bardziej pofałdowany. Boży pokój przewyższa Twój rozum. On przewyższa mój rozum. To, co Bóg mówi o mnie, przewyższa mój rozum. Ja nie jestem w stanie tego pojąć, nie jestem w stanie tego ogarnąć swoim umysłem, nie jestem w stanie zrozumieć tego swoim umysłem. Nie jestem w stanie wytłumaczyć tego swoim umysłem. Nie jestem w stanie tego przyjąć swoim umysłem, bo przepraszam, mój rozum jest za mały. Nie ogarniam Boga swoim rozumem. I on, I on mówi: nie polegaj na tym, bo twój rozum będzie mówił ci zupełnie inne rzeczy. I mówi tak: módl się o to, powiesz to swojemu Bogu, bo on wie, zanim wypowiesz słowo, on zna już słowo, i mówi. A pokój, który przewyższa ten, ten Boży pokój, który przewyższa Twoje zrozumienie, strzec będzie po pierwsze Twojego serca, a poza tym, jeżeli będzie strzegł Twojego serca, to będzie strzegł Twoich myśli. Nie jest napisane, będzie strzegł twojego my, Twoich myśli, a później będzie strzegł Twojego serca, tylko na odwrót. Najpierw serca, a później myśli Waszych, w czym? W Chrystusie. Wiecie, i to jest, to jest wielka prawda Bożego Słowa, której ja powiem Wam szczerze, że jest trudno mi to pojąć i ogarnąć. Ale to jest Boże Słowo. To jest Boże Słowo. To ja tego nie wymyśliłem. Przepraszam. Jeżeli się z tym nie zgadzacie w jakiś tam sposób, okej. Okay. Nie mam z tym problemu. I nie zachęcam Was do tego. Żebyście, żebyście się ze mną zgadzali. Jedyną rzeczą, którą ja chcę od was dzisiaj, o co was chcę prosić, żebyście rozważyli to w swoich sercach i w swoich umysłach. I powiem wam co więcej, nie tylko rozważyli, ale zaczęli stosować to w naszych sercach i w swoich umysłach. I wiecie, bo to jest Boże objawienie do naszego życia. Ja wierzę, że to jest Boże objawienie. I teraz tak. Wreszcie, bracia... Siostry pewnie też. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Kochani, to jest słowo, którym ja dzisiaj się chciałem z Wami podzielić. Nie wiem, czy zrobiłem to tak, jak chciałem, ja, ja starałem się nie planować tego. Dla mnie jest to słowo, którym w ostatnich tygodniach jest objawieniem. Jest naprawdę objawieniem. Często my cytujemy fragment, yy, zachwycamy się tym fragmentem, ale nie zawsze wiemy, o co w tym fragmencie chodzi. I ja sobie tak pomyślałem, ja sobie zacząłem myśleć i zastanawiać się i, i modlić się: Boże, o co w tym wszystkim chodzi? Jak to jest? Jak to jest w ogóle możliwe w moim życiu, żebym ja tak funkcjonował? Po ludzku jest to niemożliwe. Po mojemu rozumowaniu jest to niemożliwe. Wiele rzeczy po ludzku jest niemożliwych. Wiele rzeczy w naszym życiu możemy sobie mówić tak. Ja sobie ostatnio myślę tak: po ludzku to jest nierealne. Ale teraz pytanie, co Bóg o tym myśli? Nie? Jaki Bóg ma plan? Bo to jest zagadka, to jest ciekawe, że Bóg ma plan. Dla mojego życia. Bóg ma jakieś przesłanie dla mojego życia. Jeżeli dał Ci dzieci, to ma plan, ażeby te dzieci wyrosły i żeby miały co jeść. Bo Biblia mówi, że, że dzieci są błogosławieństwem Pana. Tak? Wobec tego, jeżeli Bóg błogosławi przez dzieci... To później jest zaopatrzeniem, aby te dzieci wychować, ubrać, wykształcić i dalej, i tak dalej. Tylko jest teraz pytanie, co my z tym wszystkim zrobimy. Czy my, czy my funkcjonujemy od serca do rozumu, czy funkcjonujemy od rozumu do serca? Bo jak funkcjonujemy od rozumu do serca, to przeżywamy katastrofę? Naprawdę. Bo, bo, bo to nie jest raz Boży sposób działania, a druga sprawa. Przeżywamy katastrofę, bo, bo przesłanki są katastroficzne. Patrzysz na świat i mówisz: Katastrofa. Tak? I infekujesz swoje serce. I jesteś zrozgotany, jesteś w depresji, I źle się czujesz i masz wszystkiego dosyć. I nie rozumiesz tego i mówisz: Jakie chrześcijaństwo? Życie z Bogiem jest wspaniałe. Życie z Bogiem jest, życie z Bogiem jest wyjątkowe. Ja nie pojmę Bogi, Boga swoim rozumem. Bo mój rozum jest za mały, żeby pojąć Boga. Ja muszę rozumieć Boga swoim sercem. I wtedy On zamienia. Słuchajcie, powstańmy, pomodlimy się. Na koniec. Tak, dobry ojcze, ja tobie dziękuję za słowo Twoje, za to, że możemy z Niego. możemy to słowo czytać. Że możemy to słowo rozważać, że ono do nas mówi, Panie, ale my potrzebujemy w pokorze uczyć się, Panie, i mieć otwarte serca na to, co Ty mówisz i jaki Ty masz plan dla naszego życia, Panie, jakie Ty masz rozwiązania dla naszego życia. Ty powiedziałeś, że nas nie zostawisz, Ty powiedziałeś, że nas nie opuścisz, Ty powiedziałeś, że nas będziesz przeprowadzał przez każdą dolinę cienia i śmierci i że my będziemy mieć radość. Panie, to nie znaczy, że nas nie będą dotykać problemy, to nie znaczy, że nas nie będą dotykać kłopoty. Że nie przyjdą, przyjdzie czas próby na nasze życie, bo tak będzie. Ale Ty jesteś mocen przeprowadzać nas i zachować nas i nasze życie w radości, w pokoju, mieć uśmiech na twarzy, mieć słowo błogosławieństwa, mieć słowo zachęty, mieć słowo, które przynosi radość do życia innych, a nie przynosi zdruzgotanie, sfrustrowanie, depresji i tak i tak dalej. Dzisiaj w imieniu Pana Jezusa przeciwstawiamy się temu wszystkiemu i chcemy odbierać Twoją chwałę i Twoją łaskę za łaską. Panie, Ty jesteś dobrym Bogiem. Tobie chwała niech będzie. Amen. Amen.